Uwaga szkolna. Na lekcji, na której klasa miała pisać sprawdzian z historii, uczeń krzyknął liberum veto, po czym wszyscy uczniowie wyszli z sali. Ciekawe, jak to wyglądało. Ale już proszę o ciszę. Dzisiaj piszemy sprawdzian z historii. Będzie to 30 pytań, na które na pewno nie znacie odpowiedzi, bo nie przerabialiśmy tego na lekcji. Błędna odpowiedź, ocena niżej. Dość tego. Kacper, nie tym tonem. Liberum veto. Co? Halo, klasa? Ale wy gdzie? Przepraszam bardzo, sprawdzian jest do napisania. Liberum veto to liberum veto, proszę pani.